gotowi? Już, no. No to poważnie. Drugi dzień ścigania w pierwszej rundzie pierwszej ligi, Polskiej Ligi Żeglarskiej już za nami, znamy zwycięzców. I myślę, że możemy powiedzieć, że były to udane zawody, bardzo udane zawody. A witają Państwa bardzo serdecznie. Maciek Cylopa. I Marcin Grzywacz. I zapraszamy na krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się i dzisiaj, i w ogóle podczas tego weekendu. Jeżeli chodzi o tę pierwszą trójkę, tutaj zaskoczeń, patrząc na wczoraj, chyba nie ma. No nie ma. Wygrywa Ocean Challenge Yacht Club, czyli załoga, która prawie wygrała wczorajszy dzień, bo w OCS przez ostatnie wyścigu ich pogrążył. Ale jakby wjedli jakby prym wczoraj. No i Wolin, który zajmuje drugie miejsce, wczoraj wygrali po wczorajszym dniu. Ale to były te dwie załogi, które jakby można powiedzieć, że no może nie zdominowały, ale były na czele od samego początku i tutaj nie ma zaskoczenia. Ocean Challenge końcówkę bardzo ładnie rozegrali i przypilnowali sobie tego pierwszego miejsca nad Wolinem i dowieźli zwycięstwo. Dzisiaj troszkę trudniejsze warunki aniżeli wczoraj. Wczoraj były obawy, że ten wiatr będzie słaby. Był stabilny i był niezły do ścigania i udało się płynnie wszystko rozegrać. Dzisiaj, jak to mówią, ten kur na wieży obrócił się niemal o 360 stopni. No chyba tak było, bo zaczęło wiać od Gdańska, potem wiało z Orłowa, potem wiało gdzieś tam w ogóle z Kaliningradu, skończyło na Pucku, więc generalnie rzeczywiście była pełna róża wiatrów. No wymagało to adaptacji od załóg, tak, do tych warunków, do zmiennych. Wiatr od brzegu, słaby wiatr, potem brak wiatru, potem silny wiatr od morza, potem zmienny wiatr od morza, a potem znowu silny wiatr północny, więc pełny kalejdoskop. No, wygrali ci, co sobie poradzili najlepiej. Wymagało to również takiej sztuki adaptacji, jeżeli chodzi o sędziów i ustalanie trasy. Tak, no komisja miała dzisiaj ciężki orzeł ze zgrzynia. To są najtrudniejsze warunki. Już lepiej, jak ten wiatr jest słaby, ale stabilny. Jeśli on co chwilę zmienia kierunki, no trzeba przerywać, reagować. Są trudne decyzje, bo czasem ktoś wygrywa wyścig, prowadzi, a trzeba go przerwać, bo są nerwy. To wszystko nie jest takie proste i łatwe, więc gratulacje dla Maxa Powowskiego i całej ekipy wodnej. Akurat nam się tak fajnie trafiło, że w wyścigu numer 28 kończącym tę imprezę mieliśmy niemalże takie trzy, można powiedzieć, match racingi, no trzy jakby wyścigi wewnątrz jednego wyścigu. Tak, polecamy, słuchajcie, nasz real life, mamy to nagrane, ostatni wyścig 28, sama końcówka ostatniej sesji na żywo. No, Ocean Challenge walczył wręcz z Wolinem, tak wspomniałem, przypilnowali sobie ładnie na starcie ekipę Weroniki Jaroszek i wygrali. Tak samo potem trzecie miejsce też Sport Vita, tam walczyła z JSG i z Kościanem. No, fajne wyścigi, fajny koniec dnia, to jest sól właśnie Ligi Żeglarskiej, że do samego końca rywalizacji naprawdę mamy tutaj o co walczyć, tu nie ma jakiejś stawki ustawionej już w połowie regat i powiem tylko trzeba to dojechać, to do końca jest walka. A kto twoim zdaniem wyjedzie stąd z szerokim uśmiechem, a kto, kogo czekają dłuższe dyskusje podczas powrotu do domu? Ja myślę, że tych, co mają dyskusje, do bycia poważne dyskusje, jest więcej niż tych, co się tutaj cieszą. Na pewno cieszyć się będą ci, co są w trójce. Ja myślę, że tutaj ktokolwiek z tej trójki jest zadowolony. Może najmniej Bartek Wójcik, bo myślę, że on miał ambicje, żeby wygrać. Ale trzecie miejsce jest dla niego świetnym wynikiem. Na pewno świetnie popłynął Odysej, Radek Sternicki. Na pewno świetnie popłynęły dziewczyny, Maja Remizowicz. To są załogi, które mogą wyjechać, są absolutnie zadowolone. No ci, którzy pojadą i będą mieli długie dyskusje do domu, no to będzie na pewno obie załogi z Powidza, które no, znalazły się w strefie spadkowej. I na pewno Slava Racing, która no, tu w ogóle nie mogła znaleźć prędkości, więc to są te załogi, które chyba najbardziej rozczarowały. Parę załóg sprawdziło swój poziom, typu Navigo, które no, miało, myślę, że większe ambicje tutaj, myślał, że powalczą, ale są na razie gdzieś w środku stawki i to samo Minex Mikro, który zdominował zeszły rok. W drugiej lidze to myślę, że mieli ambicje tutaj też powalczyć. Na razie są też w strefie spadkowej, więc myślę, że tutaj trzeba przeanalizować, co się wydarzyło. Przed nami oczywiście Gdynia, czyli kolejny akwen morski, zanim przeniesiemy się na jeziora. Czy, że tak powiem, te efekty mogą być w Gdyni podobne jak tu w Sopocie? Trudno powiedzieć. Często było tak, że to jeszcze wygrało w Sopocie, bym w Gdyni był na samym końcu. To są inne akweny mimo wszystko. Niby jest to też zatoka, ale w Gdyni jest bardzo wysoki brzeg, wiatr z niego schodzący w ogóle robi bardzo dziwne rzeczy. Znowu jak przychodzi wiatr od zatoki, to tam fala się szybko buduje, więc też są trudne warunki. Trudno powiedzieć. Na pewno jakaś tendencja będzie, więc ci, co lubią falę, lubią otwarty akwen, będą czuły się lepiej. I na pewno będzie większa różnica między tymi regatami tu w Trójmieście, a później w Olsztynie i w Sztynorcie, bo to będą zupełnie inne warunki.
Więc zobaczymy. Myślę, że ci, co są dobrzy i są z przodu, to oni tam z przodu zostaną. My możemy oczywiście tylko podziękować Wam wszystkim, którzy byliście z nami przez ten weekend i mam nadzieję, że będziecie również nie tylko podczas pierwszej ligi żeglarskiej, ale podczas drugiej ligi osobiście w Sznorcie, czy podczas również rozgrywek ekstraklasy. Tak jest. Ja chciałem tak zapytać tak na koniec, Marcin, bo ty pierwszy raz miałeś przyjemność być z nami na regatach, komentować. Jak to by się podobało człowiekowi sportu i mediów od już wielu lat? Dobrze, że nie powiedziałeś o dealu, bo to by było ze względu na wiek może niestosowne. Nie, żartuję. Mnie się bardzo podobało. Ja uwielbiam morze, brzeg i nieważne, czy to jest, była dzisiaj akurat piękna pogoda, ale nieważne od tego, czy pada, czy wieje. Lubię po prostu te wszystkie warunki. Nie miałem do tej pory jakby z tym takiej bezpośredniej styczności, ale generalnie jestem bardzo zadowolony i no, powiem tak, no, liczę na współpracę i zaproszenia w dalszym ciągu. Słuchajcie, okazuje się, że zawodowi redaktorzy sportowi, dziennikarze, komentatorzy też znajdują w naszym sporcie żeglarskim, trudnym sporcie do komentowania, satysfakcję. Mi się z tobą bardzo przykomentowało, bardzo dziękuję za współpracę. To było fajne dwa dni i mam nadzieję, że Państwo przed ekranami swoich monitorów i telewizorów też się dobrze bawili, za co bardzo dziękujemy. Tak jest, a teraz już z Sopotu mówimy do widzenia. Maciek Sylupa. Marcin Grzywacz. Do zobaczenia.